Hejka, hejka! Witam Was w nowym vlogu. Takim vlogu po-weekendowo-urodzinowym. I przyznam Wam się szczerze, że nic nie nagrałam podczas tego vloga. W sobotę mieliśmy urodziny Julci, ale powiem Wam, że tyle się działo i taka byłam zachorowana gośćmi i przygotowaniami, że nawet nie myślałam o tym, żeby wyciągnąć kamerę. Mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe. Co nieco Wam opowiem. Pokażę Wam też, co dostałam od Karoliny, Martynki i Pawła w prezencie, bo to akurat nagrałam. No ale dzisiaj zaczynamy takiego normalnego, domowego vloga, a wiem, że takie lubicie najbardziej, takie zwyczajne. Także jak widzicie, jestem już odszykowana. Olek też, czekamy tylko aż mała się obudzi z drzemki. I jedziemy odwiedzić dziadków. Później chciałabym jeszcze pojechać na chwilę do sklepu Action. No i wrócimy do domu. Pewnie coś pogotujemy, pewnie coś porobimy. Dzisiaj trochę wieje, więc nie wiem, czy na basen nam się uda pójść, ale zobaczymy. Wiecie, temat otwarty, wszystko przed nami. Pogoda się zmienia, więc może się... Czemu mi rudzia kolano liżesz? Także spędźcie ten dzień z nami. Dzień dobry, witam Was o poranku. Kaszą manną z jabłkami prażonymi. Właśnie ugotowałam tą kaszkę dla malutkiej. No i co? Idę ją nakarmię, a Was zapraszam na vloga. Byłam, słuchajcie, wczoraj w Action. Pokażę Wam, bo tam kupiłam kilka rzeczy, ale kupiłam taką mini kosmetyczkę. To jest, słuchajcie, jakiś beauty kit z 22 elementami. Taki do torebki, taki niezbędnik, nazwijmy to, dla kobiet. No, urocza, różowa mini kosmetyczka. Także rozpakujmy i zobaczmy w ogóle, co tam jest w środku i czy to, nie wiem, to kosztowało, słuchajcie, 6 zł czy 8, chyba nie więcej. Także zaraz, czekajcie, otworzę i zaraz Wam pokażę, co tam jest. Powiem Wam, że to jest super pomyślane. Zobaczcie, będziemy wkładać od razu taki mały grzebyczek. No wiecie, szału nie ma, jakiejś wielkiej fryzury się nie zrobi, ale czasem, żeby się poprawić, to wystarczy. I fajnie, że to się wszystko mieści w tej małej kosmetyczce. Cztery takie, widzicie, patyczki, żeby sobie makijaż poprawić, tak? Wsuwki do włosów. Taka spinka żabka. Też czasami może uratować sytuację, nie? Czekajcie, bo ja lewą ręką to... No, działa, działa spinka. Taka, taki malutki pilniczek do paznokci, mini. Mini lustereczko, no też za do jakiegoś wielkiego makijażu się nie zrobi, ale taką małą popraweczkę jak najbardziej. Bawełniany wacik kosmetyczny. Agrafka. Zapinki do... zapinki do kolczyków. Dwie gumki do włosów. No takie te gumki, wiecie, no. Ale też są. W razie czego. I mini beauty blender. Także słuchajcie, fajne. Podoba mi się taki akurat. Ja bym jeszcze dołożyła igłę z nitką tylko. Tak sobie myślę. Co byście wy dołożyły jeszcze? Chyba tylko igłę z nitką. Ale w ogóle super taki niezbędniczek do torebki. W razie czego, jak się dziś idzie, to zawsze jakoś sytuację uratuje. Także a może nie chowam, tylko to wyrzucę, a to dam do swojej torebki. Fajne. Także jak coś to jakby Wam się też przydało, to w Action. Jeszcze przyszłam do łazienki, żeby Wam pokazać, bo kupiłam maseczki sobie w Action. Tylko będziemy tak trochę po ciemku, nie zapalam światła, bo u mnie jak się zapali światło, to działa od razu wentylator i będzie nam buczeć, więc widać, więc myślę, że to takie światło wystarczy. I nabrałam, słuchajcie, różne, tak po prostu patrzyłam, które mi się podobają i zaraz je właśnie schowam do lodówki, bo wczoraj tego nie zrobiłam. Taką żyrafkę, taką jagodową, z niacynamidem, tutaj z kwasem hialuronowym nawilżającą, jakąś taką syrenkową, taką wzięłam, tu jakaś seria taka księżniczkowa Disneya. Wzięłam taką awokado. Z awokado zawsze mi się sprawdzają. I jeszcze taką wzięłam. Chciałam taką hydrożelową, lawendową, ale ich nie było u nas. Bo w sumie tamte pojechałam, bo je bardzo lubię, ale nie było ani jednej, więc nabrałam różne i idę je schowam do lodówki.
bo ja lubię sobie, wiecie, taką z lodówki nałożyć. Chociaż może dzisiaj sobie jakąś zaraz jedną nałożę. To może pierwszą, niech będzie dzisiaj taka księżniczka. Ona ma wyglądać o tak, w takie kwiatuszki. No urocze. No dobra. To reszta ląduje w lodówce, a ta ląduje na twarzy. Stwierdziłam, że zanim maseczka, to jeszcze, słuchajcie, muszę sobie kawę zrobić. Bo to nie ma nic gorszego niż człowiek bez kawy rano. Także przygotuję sobie kawę, nałożę maseczkę, mała akurat się bawi po śniadanku, także mam chwilę. Szłam do toalety, żeby tą maskę założyć, bo to mam jeszcze w miarę światło i nic nie buczy. Czekajcie, jak to się otwiera, tak do góry nogami. Jezu, jak ja wyglądam o poranku, jeszcze jakieś mam wysypy. Jak za mało lata. Przecież koleżanka mi zasugerowała, że te moje ostatnie problemy z takimi wykwitami tutaj, tutaj na szyi, to mogą być po COVID-u, a ja idę na kolejne. Teraz nie wiem, czy dobrze zrobiłam, że się umówiłam, ale piękna ta maseczka. Chyba kiedyś taką miałam. Ale fajna jest, taka mięsista. No i łatwo ją dopasować, spoko. No to teraz wyglądam jak Hannibal Przesidamski. Mogłaby być troszkę cieńsza, bo odstaje tutaj po bokach. O, widzicie, jak tu ją przyklepię, to tu odstaje. Tu przyklepię, to tu zaczyna odstawać. No dobra, idę sobie poleżę z maską. Ściągnęłam właśnie maseczkę, ona jeszcze jest troszkę nawilżona i pokażę wam, podobno mi jest Julcia, pokażę wam, jak mi zostaje jeszcze trochę takiego, wiecie, produktu, to ja sobie często tą maseczkę jeszcze tak na szyję i na dekolt, o, nałożę. No żeby, wiecie, jeszcze trochę wykorzystać tą esencję, co jest. A w końcu tutaj też się starzejemy. Jezu, ja jak po prostu jakaś nastolatka taka wysypana ostatnio. No nic, dobra. To jeszcze sobie chwilę posiedzę na dekolcie. Na dekolcie, bo nie posiedzę na dekolcie. Posiedzę na łóżku, ale z maseczką na dekolcie. I dopiję kawę i oglądam Karolinę Myśliwiec. A kto tutaj tak się buntuje, mamusi? Boże, co ona robi? Słuchajcie, ja już nie nadążam ze sprzątaniem w tym końcu. Bo buziaku mały. Bam. Umyłam sobie właśnie głowę, bo dostałam od koleżanki próbkę szamponu takiego od trychologa, co ma podobno pomagać na swędzenie skóry głowy. A mnie dosyć często... Julka wyrzuca zabawki. Mnie dosyć często swędzi skóra głowy, więc no popróbuję sobie. Jak mi pomoże, to poproszę, żeby mi kupiła, bo podobno nie można go kupić od tak w sklepie, tylko jakby przez trychologa można go tylko kupić. Także zobaczymy. Jak ktoś jest zainteresowany, co to za szampon, no to ja mogę się podpytać koleżanki, żeby mi zdjęcie albo Karola, jak oglądasz, bo na pewno oglądasz, to podeślij mi zdjęcie tego szamponu, bo pewnie będą pytania, o jaki szampon chodzi i to od razu odpowiem. Także umyłam sobie głowę, czekam, aż się Julci podgrzeje obiadek, bo jej grzeje makaronik z sosikiem. Oluj zjadł z wczoraj ryż, bo robiłam ryż zapiekany z jabłkami, także zjadł. Bo to mi akurat zostało dla niego, no i działamy sobie, widzicie, na razie to tak pomalutku. Mała tu szaleje w łóżeczku, wyrzuca zabawki, bo dostała w prezencie też taki wiadreczko, wiecie, łopatki takie. Do zabawy piaskownicy, ale jeszcze piaskownicy nie mamy, bo po Olku już zlikwidowaliśmy, a nic się nie bawił.
A dla Julci jeszcze nie robiliśmy piaskownicy, także... Ale myślę, że już na przyszły rok zrobimy. Na ten to jeszcze troszkę za wcześnie na piaskownicę, jeszcze by się za bardzo piachu najadła. Tylko mam spineczkę piękną. Nie drap, mamę, nie drap. Kto tam jest? Kto tutaj jest? Juleczka? Masz, kochanie, daj mi jeszcze chwilę tutaj porozmawiać. Wiecie co, ostatnio mnie strasznie wysypuje. I no już trochę się zagoiło, ale jeszcze są takie wysypy. I tak głównie na dekolcie, tutaj na szyi, na żuchwie, na brodzie. Tutaj miałam taki wysyp. I tutaj na czole. I rozmawiałam się z Karolą, chyba u mnie na weekend. I Karola mówi, że to może być od masażu Kobido. Ona słyszała, że po masażu Kobido wysypuje. I ona też miała takie wysypy właśnie po masażu. Wiecie, no ja jeszcze sobie jeden wykupiłam, że pójdę i zapytam też tej pani, czy to możliwe, że to od tego mnie zaczęło wysypywać. No i zobaczę, najwyżej więcej nie, po prostu nie wykupię. Ale dajcie znać, czy macie jakieś doświadczenia, czy może mnie wysypywać od masażu Kobido. Bo jakoś, wiecie, ja nigdy nie mam trądziku, a tutaj nagle jakieś takie, no są widać, że jakaś taka jestem. Także teraz jestem niepomalowana, ale trochę pokiereszowana jestem. Także macie jakieś doświadczenia w tym temacie? Dajcie znać. Umyłam włosy, wydobyłam skręt. I na razie jestem z taką cebulą, żeby trochę mi się volume zrobiło, wiecie, na głowie. To sobie tak związałam wysoko kitkę, o. Taką luźną cebulę. I chodzę chwilę, tam akurat nakarmię małą, bo już się denerwuję. Z nerwu, z takim małym. Także idę ją karmić, bo już mam ciepły obiadek na niej. Naszykowałam lody. Taki mały podwieczorek. Wczoraj Wojtek kupił, sobie zrobiłam jeszcze kawę. Olkowi nawet polałam tym syropem zero. Kiedyś wam pokazywałam go. Taki bez cukru, bez kalorii. Także Oluś ma z polewą. Ja nie miałam ochoty, więc mam same. Kawkę. Także póki mała śpi, mam chwilę czasu, to korzystam z jej drzemki i sobie zjem lody na dworze. Właśnie sobie ćwiczyliśmy z Olkiem ćwiczenia oddechowe z balonem. Nie wiem tylko, gdzie wziął mojego balona, chyba go zabrał. Kurczę, ile os tu jest. Na chwilę kawę zostawiłam i już są osy. Masakra. O, pęk balon. No, os, kurczę z tymi osami. Zaraz mnie tu jakaś znowu dziabnie. Już ostatnio mnie dziabnęła. A ja dalej z tą cebulą na głowie. Robiliśmy z Olkiem ćwiczenia oddechowe przed chwilą. Oglądaliśmy na TikToku chyba, albo na Instagramie, no nie wiem, gdzieś takiego shortsa jak Artur Karapetian, on się chyba nazywa ten chłopak. I pokazywał... Oluś! Proszę cię, ja nagrywam, a ty ciągle... Balonami pęka, kurczę, ta osy mi tu latają. No posiedzieć nie można, tyle tych os tu jest. Artur Karapetian, wróćmy do tematu. Pokazywał, jak sprawdzić, czy dobrze angażujemy mięśnie brzucha przy oddychaniu. I tam pokazywał takie ćwiczenie z balonem, właśnie z Olkiem robiliśmy. I jemu tak, wiecie, bez problemu to wyszło. A ja się w pierwszym momencie to myślałam, że się zadławię tym powietrzem. No to trzeba wziąć głęboki oddech, tak Olek? Wziąć, usiąść, Olek wam pokaże. Czekajcie, odsunę krzesło. Osa lata koło ciebie, uważaj. Trzeba wziąć głęboki oddech, z jednego wdechu całe powietrze wypuścić do balona, a potem nie trzymając balona, wziąć głęboki wdech nosem. No i tak to, Jolkowi to bez problemu, ja to się w pierwszym momencie zadławiłam i to powietrze z balona zaczęło wracać do płuc. A wiecie, trzeba trzymać odpowiednie podciśnienie napiętym mięśniem brzucha, żeby to powietrze z balona nie wróciło do płuc z powrotem, no. Podlinkuję wam może ten filmik, jak znajdę. Zaraz sobie go zapiszę, jak mam go jeszcze. Mam.
Baloniki zostały z urodzin Julki. 100 balonów, ale już zostało chyba tylko kilka, co? 50 około. Połowa? Tak? Ale coś mi się wydaje, że Olka urodziny są za miesiąc, to nie będzie ani jednego i trzeba będzie nowe zamówić. Najlepsza zabawa, lanie wody do balona, tak? Co nagrywał, jak się nalewa wodę do balona. Kochanie, moi widzowie to ludzie w wieku 35, tak do 50, więc jak oni nalewali wodę do balona, to wiesz, nawet w planach nie byłeś. A ja wybucham specjalnym sposobem. Specjalnym sposobem, a. O, aż wybiegł dostał, niby siedzę tutaj pod takim... O, widzicie? Pod taką plandeką, ale i tak jest gorąco. Wojtek, Olek mówi, a Wojan ma młodszych widzów. Ja mówię, no tak, no Wojan ma młodszych widzów, ale moi widzowie są w moim wieku i starsi, więc no tak przynajmniej pokazują statystyki. Też trochę młodszych mam. No ale dziwne, żebym ja z moim kontentem vlogowym miała widzów w wieku 8 lat. I co oni mieliby u mnie szukać? Sposoby na plamy w zlewie? Na dworze upał i przebrałam Juleczkę, zobaczcie, w takie muślinowe opalaczki, żeby jej nie było gorąco. I zobaczcie, jaką piękną tą spineczkę ma na głowie. Nie rozczulają takie dziewczynki ze spineczkami, z kucykami. Cudnie. O. Taka jestem duża dziewczynka? Panienka już jestem, panienka. Śliczna. Oj, uważaj, uważaj. Małej picie naszykowałam, jeszcze sobie zrobię mrożoną kawkę i idziemy trochę na dwór tutaj. Mam mało lodu, ale podjadę później do paczkomatu i zrobię zakupy drobne w sklepie. To kupię lód. Już idziemy na podwórko, nie, już. My sobie z Juleczką tutaj na dworze siedzimy. Piękny dzień, gorąco dzisiaj bardzo. Juleczka sobie zajada chrupki. O takiej kupuje. Jakieś takie niby zdrowsze, co nie mają cukru, jakichś sztucznych barwników, konserwantów. 100% naturalnych składników. Kupiłam przez internet, ale ostatnio widziałam, że też są w Rossmanie już, więc... Takie jej kupuję, chrupeczki. No ja już właśnie kawkę sobie wypiłam. Proszę, Niuńka. Chcesz w piciu? Ale to jest nerwus. Złośnik nerwus. Piciu, piciu. No i słuchajcie, nauczyła się pić. Tak się tym stresowałam, a teraz proszę. Pięknie pije. I stópki. Także my sobie siedzimy w cieniu. Czekam, aż się balia tutaj zagrzeje trochę. Planuję sobie posiedzieć sobie w jacuzzi. No i dzisiaj mamy taki spokojny dzień. Olek poleciał na boisko, bo tam widzę chłopaki. Tutaj z sąsiedztwa grają, więc ubrał się w strój piłkarski, wiecie. Chwycił piłkę i poleciał grać z nimi. I dzisiaj tak, taki wiecie, domowy, spokojny chill. Patrzę, co ona robi pomalutku. No. Piesek, pieskowi też gorąco, tutaj koło nas w cieniu się chowa. A ja dzisiaj widzicie make-up, no make-up, żadnego make-upu, nie, to nie jest make-up, no make-up, to jest zero make-up. Ale ja lubię czasami takie dni, że się nie maluję. Jak nigdzie nie wychodzę, to siedzę w domu. Czasami malowana, a czasami po prostu taka, wiecie, sotę. A i jeszcze koleżanka mi kupiła fajną torebkę w Wrocławiu, ta koleżanka, co była u mnie na weekend. Także jak mi przyśle paczkę z tą torebką, to wam pokażę. Primarka. We Wrocławiu jest Primark. Także, ale szkoda, że nie mają wysyłki internetowej. A może to lepiej. No ale była na zakupach i wysłała mi zdjęcie, bo mi się u niej bardzo ta torebka spodobała. No nie, no nie można pogadać, nie? A, już wypiłaś prawie wszystko. O, pić ci się chciało. U niej mi się ta torebka bardzo spodobała, więc poprosiłam ją, że gdyby widziała taką, no bo ona już kupowała kilka lat temu, więc oni powtarzają co jakiś czas modele. Mówisz, jak będzie podobna, to mi... A ti, to mi kupi i była. Także jak przyjdzie, to wam pokażę. No i muszę jeszcze dzisiaj do paczkomatu pojechać. Do paczkomatu.
i małe zakupy zrobić, bo zaprosiłam na jutro kolegę Olusia z klasy. Wiecie, jak to się nudzi, tu nie ma tak dużo dzieci, a chciał, żeby kolega do niego przyszedł pobawić się, trochę na konsoli pograć, może na basenie popływają. A ja nie mam nic przeciwko, niech ma zajęcie, więc jutro po tego chłopczyka pojedziemy. Gadułko malutka! Czekaj, mama, ci ta chrupka, to może będzie chwila ciszy. O. Proszę, smacznego. Także jutro przyjedzie do niego ten chłopczyk, muszę też kupić, wiecie, im jakieś, no jakieś takie drobne przekąski, jakieś owocki wezmę, żeby też mieć czym ich poczęstować. No i nie wiem, co jutro zrobię na obiad, żeby zjedli może pizzę taką domową, bo dzieci to lubią, nie? Albo spaghetti, zobaczę, zastanowię się, także muszę jeszcze na jakieś drobne zakupy skoczyć dzisiaj. Ale to tutaj, gdzieś do Dino, takie wiecie, nie będę gdzieś tam jeździć po znaczy ja muszę do Zgorzelca jechać, bo w Zgorzelcach nie mamy ze sklepu, ale gdzieś tutaj blisko, nie będę się wybijać. Także, no takie to plany jeszcze na dzisiaj, także widzicie, nic spektakularnego, ale z tego co wiem, z tego co mi pisaliście, to takie zwykłe, domowe, spokojne vlogi lubicie oglądać najbardziej, tak śmieję, takie na odmurzenie, nie? Nie trzeba się myśleć, stresować, tylko się tak płynie z tym vlogiem, także płyńcie ze mną z tym dniem. My dzisiaj spędzamy popołudnie basenowo. O! Ole! Masz bań, buble masz. Juleczka też się kąpała, no ale tego nie nagrałam. I jeszcze posprzątałam na jutro całe dno basenowe. Także, bo jutro spodziewamy się gości. Przyjeżdża kolega, to mówiłam wam, przyjeżdża kolega do oka. A teraz idziemy karmić Juleczkę, tak? Musimy Ukrainiec się prowadzić. Kto to taki głodny? Kto to taki głodny? O, jak ja wyglądam. Dzień dobry, witam was o poranku. Nie dograłam wczoraj nic, bo dzieciaki do późna w zasadzie bawiły się na basenie. Ale nawet wiecie, nie będę wam nagrywała Juleczki w baseniku. Czy tam wiecie, kawałek można pokazać, ale... Ale tylko, wiecie, więc musiałam się skupić na pilnowaniu jej, bo ciężko nagrywać akurat z nie... Wiecie, Olek jak Olek, ale jak Julka jest, kąpie się nawet tym małym, to ja cały czas, wiecie, staram się ją tak asekurować, bo ona jest taka jeszcze gapcia i się może przewrócić za chłopcę, więc... Więc już potem nie nagrałam, a potem jak wróciłam do domu, już po tym, to wiecie, musiałam wykąpać małą, musiałam ją, wiecie, nakarmić, już te zwykłe czynności mnie tak pochłonęły, że po całym dniu to usiadłam i obejrzałam sobie z mężem film, a już nie, w ogóle nie pamiętam o tym, żeby vloga kręcić, więc no tak to było. Dzisiaj zapowiada się też fajny dzień, bo przyjeżdża do Olka kolega na cały dzień. Najpierw jeden, potem drugi i jeszcze koleżanka ma do mnie przyjść, także dzisiaj raczej vlogować nie będę, bo no wiecie, z innymi to tak się nie da z vlogowaniem. Kochanie, nie płaczcie, patrzcie co ona robi. Wchodzi na ten kosz i się wspina, o. Jeszcze się denerwuje łobuziak mały. Dobra, idę sobie zrobić jakąś kawę, bo jeszcze się nie obudziłam. Zaczęłam tylko kuchnię sprzątać, myślę, że jeszcze zostawię jakieś drożdżówki, żeby chłopaki mieli później coś do zjedzenia. No i taki dzień jak codziennie. Mam nadzieję, że vlog trochę wam się podobał, że nie był taki nudnawy. Małą złośnicę wam jeszcze pokażę. Małą słodką złośnicę. I akrobatkę przy okazji, o. Chodzić dobrze nie umie, ale wspina się pięknie. A zobaczę, jeśli będzie mało materiału z tego vloga, to po prostu dogram go z dzisiaj jeszcze jakiś fragment. Także zobaczę, jak pójdę montować, ale montować pójdę dopiero jako napójdę na drzemkę. Także jakby co, to się żegnam. Do następnego.